Czytamy dzisiaj parszę szóstą, Toldot, co się tłumaczy na pokolenie. Chciałbym zacząć tą parszę takim wstępem, w zasadzie dzisiejszy szabat, można by powiedzieć, takim wstępem. Otwórzmy sobie Hebrajczyków, 4 rozdział, list do Hebrajczyków. I tutaj od 9 wersetu czytamy tak. Przeto pozostaje jeszcze odpoczynek sobotni dla ludu Bożego. Ten bowiem, kto wejdzie do jego odpoczynku, odpocznie od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich własnych. Pośpieszmy się więc z wejściem do owego odpoczynku, żeby ktoś nie zginął przez niewiarę, jak to zostało przekazane na przykładzie nieposłuszeństwa. Przecież Słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż obosieczny miecz i tak przenikliwe, że aż rozdziela spojenia i rdzenie duszy i ducha, a zdolne jest rozsądzać myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, lecz wszystko jest obnażone i odsłonięte dla oczu tego, przed którym mamy zdać sprawę. Przeto zostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego. Lud Boży zachowuje szabat. I co ciekawe, w tej parszy czytamy, że Abrahamowi zostały dane raz znajdę. To jest 26 rozdział, 5 werset, czyli Księga Rodzaju, 26 rozdział, 5 werset. Dlatego, że Abraham posłuchał wezwania mego i przestrzegał moich nakazów, moich zakazów, poleceń, praw i pouczeń. Tu jest sporo informacji, może nie konkretnych, ale jest dużo informacji w tym, że ludzie w tamtym czasie, lud Boży był pouczony o wielu sprawach. Było to oczywiście przekazywane ustnie z ojca na syna i najprawdopodobniej też o szabacie, o tym dniu, aby zachowywać go jako ten, który Bóg ustanowił już przy stwarzaniu świata. Dlatego też dla ludu Bożego, tak jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, lud Boży zachowuje dotąd szabat. Dobrze. Jakieś pytania do tego fragmentu lub coś, co nas zastanowiło? Bo ja też czytając dzisiaj to ten fragment coś zauważyłem, co za chwilę będę chciał się podzielić z wami. Czy coś jest tutaj pożytecznego dla nas z tej całej historii, z tego opowiadania, z rodzinnej w zasadzie takiej historii tych ojców narodów? Tak, bo z Izaaka wyszły narody, z Jakuba wyszły narody, Ismaela wyszły narody, tak jak tutaj wcześniej mieliśmy. No to przymierze, warto jeszcze powiedzieć, polegało tylko na tym, żeby Izaak ich nie podbił, bo no, oni myślą tak jak te ludy różne, że po prostu ktoś, kto jest liczniejszy, to już po prostu będzie inne jakieś osady, inne grupy ludzkie podbiją. I to jest ich jakby takie zabezpieczenie. Chcieli się w tym znaczeniu, w to przymierze z Izaakiem wejść. Bali się po prostu o swoją przyszłość. Jakby w pewnym sensie jest naturalne to, co tam się wtedy działo. Dlatego ta liczebność, którą Bóg błogosławi, tak? Później mamy Jakuba, Ismaela też 12, tak?
potomków, to w tamtych czasach rzadko się zdarzało, żeby jeszcze synowie, tak, wszystkie dzieci przeżyły te urodzone. To był ewidentny taki znak tego błogosławieństwa, tej ochrony. Dla nich i też dla tych okolicznych narodów, które no, chcąc nie chcąc widziały to wszystko, tak? Natomiast z tymi studniami, czy coś te studnie mają jakieś znaczenie dla nas dzisiaj? Czy to nie jest jakaś pewna symbolika? Czy znajdziemy tutaj jakieś ten alegorię do tych studni zasypywanych, odkopywanych? Wielokrotnie jest mowa o różnych zdrojach, źródłach. Tak? Jeszua też mówi, że jest wodą, którą... Ale kto zasypywał? Można powiedzieć, jeżeli byśmy postawili, że rodzina Izaaka, tak, Abrahama, rodzina ta później po Izaaku jest tym ludem Bożym, czyli ci inni to z tej definicji można powiedzieć, że są przeciwnikami w pewnym sensie, to oni zasypują to źródła jako alegorycznie, tak? Tu wchodzimy w tą przestrzeń alegoryczną, czyli źródła wód, źródła prawdziwej życiodajnej wody, przeciwnicy zawsze będą zasypywać. Z różnych powodów. Czyli też można powiedzieć, tak, bo też Jeszua mówi, że szukajcie Królestwa Bożego jak skarbu ukrytego, jak studni, jak odkopujcie te studnie. Czyli pewien wysiłek, tak, żeby się dokopać do źródła. I czytając parszę, też można powiedzieć, że analizując różne rzeczy, różne słowa, pojęcia, dochodząc, kopiąc, w pewnym sensie odkopujemy te źródła, te zdroje, które są życiodajne, które dają życie. Tak? Woda jest symbolem też życia. Krew jest symbolem życia, ale woda też jest symbolem życia. Bo też można powiedzieć, że lud Boży, gdy odkopywał studnie, dawne studnie, czyli dawne, tu cały czas obracam się w sferze alegorycznej, czyli dawne te prawa, jak dzisiaj to nazywamy, to te prawa są ożywcze dla nich, jak woda. To, co Jeszua mówi, to są wody życia, które człowiek, gdy je się napije, nigdy nie będzie pragnął. I to da się spostrzec współcześnie, gdzie ludzie będący w różnych systemach religijnych i którzy wyszli z nich, to mówią, że teraz nie są głodni, w cudzysłowie oczywiście, alegorycznie mówimy, i nie są spragnieni, bo zaczęli spożywać prawdziwy pokarm i prawdziwy napój. Coś w tym jest ciekawego. Warto też tak postrzegać te rzeczy jako w sferze alegorycznej. Też jest to dosyć ciekawa interpretacja takich prostych, można by powiedzieć, banalnych spraw, ale mamy te symboliki, które później też są bardzo wymowne w wielu miejscach. I tą symbolikę można też przenieść w taką historię, chociażby tutaj w tej parszy opisaną. Czy zauważyliście, ile mniej więcej lat minęło od ślubu, od pojęcia Rebeki do tego, kiedy ona urodziła? Bo tu są dwie daty podane, znaczy dwie daty, dwie liczby. Zobaczmy sobie rodzaj 25-20 najpierw. 25 rozdział, 20 werset.
Izak liczył 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę. Czyli ma tu 40 lat. Tu mamy jedna informacja. Natomiast druga informacja jest w 26 wersecie tego samego rozdziału. Tak, druga część. Izak liczył 60 lat w chwili ich urodzenia i swoich synów. Czyli mamy tutaj okres mniej więcej 20 lat. Ale też mamy informację, że Rebeka była bezpłodna, czy niepłodna. I ona coś tutaj robi. Znaczy robi, no możemy się domyślać, tak, co robi. Pewnie no chcą mieć potomstwo. 20 lat, to jest, no w dzisiejszych czasach to jest dosyć spory okres czasu dla małżeństwa, które nie może mieć dzieci. Statystycznie gdzieś średnio jest małżeństwa zawierane obecnie około 25 tam do 30 roku życia, do 28 gdzieś mniej więcej, takie są statystyki, no to 20 lat to już w dzisiejszym populacji jest dosyć starsi ci małżonkowie, żeby mieć potomstwo. Trochę już późnawo jest dla kobiet. Ale chodzi mi tutaj o jedną rzecz, bo ona już jest brzemienna. I tutaj w 22 wersecie czytamy, 25 rozdział, 22 werset, czytamy taką informację, że gdy jej dzieci poruszyły się niespokojnie w jej łonie, pomyślała sobie, jeśli tak ma być, po cóż mam żyć? Czyli była zaniepokojona, czyli te ruchy płodowe można by, byłoby powiedzieć, że były dla niej bardzo niepokojące. Inne te tłumaczenia, jak to oddają, jak się tak dzieje, że poszturchiwały się tutaj, na przykład Tora Partes mówi, że się poszturchiwały w jej brzuchu. Świadkowa mówi, że zaczęli się ze sobą zmagać. Czyli coś było niepokojącego w tym wszystkim. Może po prostu nie wiedziała, że to są bliźniaki, tak? Że coś jest nietypowego i po prostu nie znano takiej sytuacji. Może to są w ogóle pierwsze bliźniaki, które się urodziły. Trudno powiedzieć. W każdym razie no, cała ta sytuacja ją mocno zaniepokoiła i poszła poradzić się Jahwe. Czyli właściwe postępowanie tutaj widzę. Tym wszystkim, że jest coś niepokojącego i idzie się radzić Stwórcy. Bóg jej odpowiada, a Jahwe, to jest 23 werset, a Jahwe powiedział do niej, dwa narody są w twojej łonie, dwa ludy wyjdą z twojej wnętrzności, jeden lud będzie górował nad drugim, starszy będzie podlegał młodszemu. Bardzo konkretna informacja, która, tak jak mówię, no może to były pierwsze bliźnięta, które się urodziły, z ludzi. I dopiero to się właśnie okazało, gdy następował poród. Czyli, że jest jeden syn i później drugi syn. I może właśnie w tym momencie zrozumiała to, co Bóg jej przekazał. Dlaczego tak się dzieje w jej stanie ciążowym. Tylko jest pewna rzecz, która mnie tutaj zastanowiła. Postępuje właściwie, Stwórcy się radzi, co i jak, ale mam wrażenie, że bo cała ta sytuacja później, która się rozgrywa, jakby pokazuje, że Rebeka nic nie powiedziała Izaakowi, swojemu mężowi. Bo to, co Bóg jej przekazał, było bardzo konkretne, że młodszy syn, że starszy będzie podlegał młodszemu. Czyli tak jak tutaj też z tej całej sytuacji wynika, że ten, który się urodził pierwszy, był pierworodnym. Czyli mu przysługiwały wszelkie prawa. Natomiast informacja od Stwórcy jest inna.
że starszy, czyli ten pierworodny, będzie podlegał młodszemu. Czy widzimy to, że czy dostrzegamy to, że prawdopodobnie ona zachowała tą informację dla siebie? Po pierwsze, nie mamy żadnej tutaj przekazu, że coś powiedziała. Jakub zachowuje się, jakby Ezaw był pierworodny cały czas. Mało tego, Ezaw jakby sprzedał swoje pierworództwo za miskę pożywienia, też jakby nie mówi swojemu ojcu, że coś takiego nastąpiło. Bo my sobie wyobrażamy, że to jest rodzina, że oni siadają do wspólnych posiłków, rozmawiają ze sobą o swoich problemach, o swoich radościach, o różnych sytuacjach, ale tutaj ja odnoszę wrażenia, że oni jakby są w odosobnieniach. Że oni żyją jakby w swoich światach. Zresztą cała ta sytuacja pokazuje, że w pewnym sensie no taki domysł jest bardzo prawdopodobny. Przeczytajmy sobie na chwilę, przerzućmy się do innej sytuacji. Księga Sędziów, 13 rozdział, od 2 wersetu i czytamy tak. Sędziów 13, od 2. A był pewien mąż z Cora, z rodu Danitów, imieniem Manoach. Jego żona była niepłodna i nie rodziła dotąd. Czyli mamy podobną sytuację. Kobiecie tej ukazał się anioł Jahwe i rzekł do niej: niepłodna jesteś i nie rodziłaś dotąd, ale poczniesz i urodzisz syna. Wystrzegaj się przeto odtąd i nie pij wina ani innego napoju upajającego i nie jest nic nieczystego. Albowiem oto poczniesz i urodzisz syna, a nożyce nie dotkną jego głowy, gdyż chłopię to będzie poświęcone Bogu już od łona matki. On zapoczątkuje wyzwolenie Izraela z mocy Filistynów. Kobieta ta przyszła w domyśle do domu i powiedziała swojemu mężowi. Tu mamy jasno i klarownie, że spotyka ją sytuacja, informacja od Stwórcy i ona tą informację przekazuje swojemu mężowi. I mówi: mąż Boży przystąpił do mnie i miał wygląd anioła Bożego, pełen majestatu, to też nie spytałem go, skąd jest i nawet imienia swojego mi nie wyjawił. 7 werset, ale rzekł mi: oto poczniesz i urodzisz syna, przeto nie będziesz odtąd piła wina, czyli powtarza to, co jej przekazał. 8 werset, i modlił się Manoach do Jahwe mówiąc: proszę cię, panie mój, aby mąż Boży, którego przysłałeś, nawiedził nas jeszcze raz i pouczył nas, co mamy czynić z chłopcem, gdy się urodzi. I wysłuchał Bóg wołania Manoacha i przybył anioł Boży jeszcze raz do kobiety, kiedy znajdowała się na polu, ale męża jej, Manoacha, nie było z nią. To też kobieta, 10 werset, to też kobieta pobiegła pospiesznie do swojego męża, by mu o tym donieść. Powiedziała mu: oto znowu ukazał mi się ten mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia. Na to powstał Manoach i poszedł za swoją żoną. Podszedł do owego męża i rzekł: czyś ty jest tym mężem, który rozmawiał z tą kobietą? Odpowiedział mu: jestem. Manoach powiedział: teraz więc spełni się twoje słowo. Jakie zatem zasady i sposób postępowania będą obowiązywały chłopca? Zobaczmy, zupełnie inna sytuacja jest, ale bardzo podobna, bo tutaj jest też, nie mają dzieci, potomstwa. Podobna sytuacja jest, że informacja trafia do żony, do kobiety, ale jak ona drastycznie się różni w dalszym postępowaniu. Tutaj żona Manoacha idzie mu, mówi o tym i Manoach zgadza się z tym. Wręcz dopytuje, co ma robić. 12 werset, Manoach powiedział: teraz więc spełni się twoje słowo. I teraz wróćmy do Izaaka i do Rebeki z pytaniem, czy ona mu powiedziała i czy on się zgodziłby wtedy na to. Bo on chce cały czas pobłogosławić
Ezawa. Czy on wiedział? Czy mu jego żona powiedziała o tym, że młodszy będzie panował nad starszym? Bo cała ta, to się nazywa, wykreowana sytuacja przez Rebekę, no jest, można powiedzieć, no zaradna była, znała to, co jej stwórca przekazał. Jakub może z jakiejś przyczyny nie chciał tego zrobić, ale Izaak, z jakiejś przyczyny zrobić, i ona wzięła sprawę w swoje ręce i tak pokierowała swoim synem Jakubem, że on oszukał swojego ojca. Bo trochę lżejsza sytuacja była za czasów Abrahama i Sary. Sara wiedziała, że Abraham będzie miał potomstwo i bierze w pewnym sensie sprawy w swoje ręce. Daje Abrahamowi swoją niewolnicę. I zobaczmy, ile z tego brania w swoje ręce sprawy wychodzi różnych wątpliwych historii. Tutaj ja dostrzegam, że Rebeka w ogóle tej informacji nie przekazała Izaakowi, bo postępowanie Izaaka jest bardzo dziwne. Tej sytuacji, że on jest mężem Bożym, jeżeli Bóg mu błogosławi i on woli Bożej nie wypełnia, a może po prostu nie wie. No właśnie, jest tutaj dużo niewiadomych, natomiast przytoczyłem tamten przykład z Księgi Sędziów, żeby pokazać, że po pierwsze, tutaj wiemy dokładnie, że Rebeka zaniepokojona swoim stanem błogosławionym poszła się poradzić Jahwe. Jahwe jej odpowiedział. Odpowiedział ją konkretnym informacją. Tak jak przytoczyłem, ta informacja polegała przede wszystkim na tym, że starszy, że są dwa ludy w jej łonie i starszy, czyli ten pierworodny, będzie podległy młodszemu. Co jest, zobaczmy to, w tamtych czasach, tak jak powiedziałaś, pierworodny był wszystkim, wszystko dziedziczył, był, można powiedzieć, hołubiony, tak? Przez ojca szczególnie. I to widzimy tutaj w tej relacji Izaaka i Ezawa. Ale cała ta sytuacja pokazuje, że to, jeżeli, tak jak mówię, Izaak był mężem Bożym, Bóg mu błogosławił, to czy jakby wiedział, to by tak bagatelizował to, co Bóg powiedział? Bo gdy on się już dowiedział, bo można wywnioskować to z wersetów późniejszych, że już z własnej woli mówi, to jest 28 rozdział, od pierwszego wersetu, Izaak wezwał wówczas Jakuba, pobłogosławił go, a potem dał mu polecenie, mówiąc, nie bierz żony spośród córka Kanaanu, gotuj się, ruszaj się do Paddam Aram, do tak dalej. Trzeci werset, a Bóg Wszechmocny niech ci pobłogosławi, niech cię uczyni płodnym i rozmnoży cię, abyś był ojcem wielu narodów. Niech także tobie i twojemu przyszłemu potomstwu udzieli błogosławieństwa Abrahamowego, abyś posiadł na własność kraj, w którym jesteś przechodnim, a który Bóg dał Abrahamowi. On tu potwierdza to, co wtedy był w stanie oszukanym, tak? W sensie to nie był ten syn, o którym myślał. W każdym razie chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że najprawdopodobniej Rebeka w kontekście żony Manoacha
nie powiedziała informacji tej bardzo istotnej, bardzo, można powiedzieć, sprzecznej z tradycją co do pierworodnego, najprawdopodobniej nie powiedziała, bo tutaj w sytuacji Manacha żona mówi o tym, co się stanie, o ich synu. Tam Rebeka też miała informację, co będzie się działo z jej synami, z synami Izaaka. Ale cała sytuacja późniejsza jakby wskazuje na to, że Izaak w ogóle nie wiedział o tym. Jakby ona mu w ogóle tego nie powiedziała. Oczywiście możemy też powiedzieć, tak jak ty powiedziałeś, że no zbagatelizował to, bo hołubił swojego pierworodnego i tak postąpił, a nie inaczej. Też można tak to powiedzieć. Też to można tak powiedzieć. No ale cała ta sytuacja, przypatrzmy się sytuacji, czy o rozmowie Izaaka z Jakubem, który udawał Ezawa. Gdzie to było tutaj? Zaraz tutaj znajdę. Może od 27 rozdział od 18 można tutaj już. Bo ja usłyszałem 28, ale chyba o 18 myślimy w wersecie. On poszedł do ojca i rzekł, czyli Jakub, który udaje Ezawa. Ojcze mój, odparł Izaak, słucham, któryś ty mój synu? Konkretne pytanie jest. Jakub zaś odpowiedział ojcu, to ja, Ezaw, twój pierworodny. Zobaczmy, jakie tu jest kłamstwo. To ja, Ezaw, twój pierworodny. I teraz przeskoczmy do 24 wersetu tego samego rozdziału. Zapytał jeszcze raz Izaak, czy ty jesteś tutaj w nawiasie kwadratowym tłumacz naprawdę mój syn Ezaw? Odpowiedział, jestem nim. Ta sytuacja, ta rozmowa jest bardzo perfidna. W całej tej sytuacji jakby wiedział Izaak, że pierworodnym błogosławieństwo, że pierworodny, że to błogosławieństwo będzie na młodszym, że młodszy będzie rządził starszym, będzie podlegał ten starszy młodszemu. Ta cała sytuacja doprowadza, że tu jest cała ten galimatias, cała taka gra kłamstw. Mało tego, Izaak, 37 werset, na to Izaak odpowiedział Ezawowi, który już tam wrócił, tak? Ustanowiłem go panem nad tobą. Ustanowiłem go panem nad tobą. On nadal nie wie, że to Bóg ustanowił go. Ten zwrot, ustanowiłem go panem nad tobą, wskazuje, że on nic nie wie. O tamtych słowach. No ale rozmywamy trochę to, co chcę powiedzieć. Z tego sformułowania Izaaka można by powiedzieć, że jest wprost napisane, że on nic nie wie nad tym, że to Jakub miał panować nad Ezawem, bo on sformułuje słowa, że ustanowiłem go panem nad tobą, nad wszystkimi jego braćmi dałem mu zasługi, zaopatrzyłem go w zboże, mosz, czyż więcej mogę uczynić dla ciebie, mój synu? Gdyby Izaak wiedział to, co Rebeka wiedziała od stwórcy, że to będzie odwrotnie, to czy by tak sformułował zdanie, by powiedział, no zlekceważyłem to, ale Bóg tak zrobił rękami Jakuba, że uczyniłem tak, jak uczyniłem. Ale tu Izaak wyrzuca sobie, że się dał podejść i
Jakuba ustanowił nad Ezawem. Tak, znam tą interpretację i co roku taka interpretacja jest. Natomiast w dzisiejszym dniu chciałem podejść do tej całej sytuacji od innej strony, przywołując to, co się działo, gdy miał się narodzić Samson, że jest zupełnie inne postępowanie z powierzoną informacją, która ta powierzona informacja jest tylko małżonce. Bo chodzi o co? Jest taki werset, przytoczę go tylko z przekładu Sterna, 1 Koryntian 11:3. Chcę jednak, abyście zrozumieli, że głową każdego mężczyzny jest Mesjasz, a głową żony jest jej mąż, a głową Mesjasza jest Bóg. I to jest jakby naturalne i zrozumiałe w pewnym sensie, ale funkcjonuje, spotkałem się z taką może trochę żartobliwą, ale oddającą czasami sens życia z takim powiedzeniem, że no mąż jest głową żony, ale żona jest jego szyją. Czyli, że ona steruje, tak jak szyja głową. Że no mąż decyduje, ale żona nim manipuluje. Tak jak chce. I w pewnym sensie to powiedzenie, czy taka opinia, można znaleźć właśnie w tym, co wcześniej mówiłem. W postępowaniu Sary, gdzie sama bierze w swoje ręce to, co Bóg przepowiada Abrahamowi, że z niego będzie wielki naród, nie z jakiegoś sługi. I tu znajduje podobną sytuację, że Rebeka też bierze sprawy w swoje ręce, chce wypełnić to proroctwo, bo tak to można nazwać, tą informację, chce wypełnić własnym przedsięwzięciem, z własnymi rzeczami. Ale tutaj cała sytuacja, którą przeczytałem, przytoczyłem, pokazuje cały czas kłamstwo na kłamstwie. Dlatego mam dużo wątpliwości pod względem takim, że Rebeka powiedziała cokolwiek swojemu mężowi. Bo jego zachowanie jest dosyć bardzo dziwne, jak na męża Bożego. Jest zastanawiające. I to, co mówiłaś, ja to znam, bo to mieliśmy poprzednio i też w tym kontekście mówiliśmy. Natomiast chciałem do tego tekstu podejść od innej strony. Czy byłaby taka możliwość? I znalazłem, przeczytałem, bo podobna sytuacja mi się przypomniała z Samsonem. Znalazłem tę informację w Sędziów, co przeczytałem. I tam zupełnie jest pokazana inne postępowanie małżonki, która posiadła pewną informację co do potomstwa. Dzieli się tą informacją. Bo załóżmy, że tak jak powiedziałem, że Rebeka mówi Izaakowi, no oczywiście on hołubi jako tego pierworodnego, tak jak powiedziałem, czy by Izaak wtedy powiedział, że gdzie to było? Ustanowiłem go panem nad tobą? Bo zobaczmy, nawet gdyby zapomniał, gdyby to lekceważył i ta sytuacja już się zdarzyła, to człowiek, który znałby te słowa, które były przekazane Rebece, nie przypomniałby sobie w tym momencie o tym i by powiedział zupełnie co innego. Tak jak powiedziałem wcześniej, mógłby powiedzieć, że stało się tak, jak było przepowiedziane. A chciałem może inaczej. Z miłości do ciebie próbowałem to dobiedać błogosławieństwo, ale Bóg obieca to błogosławieństwo twojemu bratu, chociaż jest on młodszy. Teraz sobie to uświadomiłem, jak to już się stało. Ale tutaj Izaak mówi,
jakby nadal nie wiedział. Ustanowiłem go panem nad tobą. To, że stracił wzrok, to nie znaczy, że stracił inne zmysły. Widzimy tutaj, że ma węch, ma dotyk, słuch jak najbardziej sprawny. Można powiedzieć, że pamięć też, bo pamięta, że ma dwóch synów i pamięta, że ten tak mówi, a ten pamięta, że tak mówi. Pamięta, że ten dotyku jest taki, a pamięta, że tamten jest inny, że ten pachnie inaczej, a tamten pachnie inaczej. Czyli nie mamy tutaj demencji starczej, że on nie wie, z kim rozmawia. Nie pamięta jakichś rzeczy, które były wcześniej. Dlatego tutaj dla mnie jest wskazówką, że on nic nie wie, sama jego wypowiedź, jego stwierdzenie. W przekonaniu, że nadal nie wie, bo zrobił jakiś błąd. A on nie zrobił żadnego błędu, bo proroctwa mówiły, że Ezaw będzie podległy Jakubowi. Zastanówmy się nad tym, bo to ja nie mówię, że to jest prawidłowa interpretacja, tylko wiele na to wskazuje. Jak się dzisiaj zastanawiałem nad tym, to jest dużo też przesłanek, że a może faktycznie on nic nie wiedział, dlatego tak postępował dziwnie. Jest to jedna z możliwości. Nie kwestionuję tamtej, że tamto nie, że on z miłości do swojego pierworodnego syna tak postępuje i bagatelizuje wolę najwyższego. Mogło tak być. Ale dzisiaj poddałem wątpliwość w sensie takim, że może być inne wytłumaczenie tego. W takim znaczeniu też można tą historię postrzegać. Tym bardziej, że za tą dzisiejszą interpretacją przemawia to, że on był człowiekiem Bożym, Bóg mu błogosławił, czyli słuchał Boga, to błogosławieństwo na nim spoczywało. Sytuacja opisana w innym miejscu, tak jak powiedziałem, w postawie żony różni się znacząco. Mamy dwie sytuacje bardzo podobne, ale postępowanie żony jest zupełnie inne. Oczywiście w opisie, który mamy, tak? Można też powiedzieć, no ale to nie zapisali, teraz dewagujemy, roztrząsamy to. Ale też poruszyłem przykład Sary, gdzie też jest żona, nie ma potomstwa, czyli jest pewnego rodzaju bezpłodność i jest branie sprawy w swoje ręce. Natomiast tam, co czytałem z sędziów do Samsona, jest wspólnie. Ojciec, mąż decyduje, zgadza się na to wszystko, wie o wszystkim i się zgadza na to. Bo załóżmy, że Izak wie o tym i się zgadza na to. Czy jego postępowanie w stosunku do Ezawa nie zmieniłoby się? Bo ja widzę, że się zmieniło właśnie tu w 28 rozdziale, gdy Jakuba posyła po żonę spośród córek Labama, czyli brata jego matki. Widzę, że tutaj do niego w końcu, że on to zrozumiał. I co ciekawe, Ezaw, jak tu mamy powiedziane, gdzie to było? Ezaw, to jest 28 rozdział, końcówka, 8 i 9. Zrozumiał wtedy Ezaw, że jego ojciec nierad widzi Kanaanitki. No to co, on wtedy nie wiedział o tym? Poszedł więc Ezaw do Ismaelitów, wziął za żonę, oprócz żony, jaki miał, Mahalat, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nabojata, czyli z rodziny. Ezaw próbuje, rozumie, że to
Jakub mu taką jakąś przykrość wyrządził w pewnym sensie. I Izak, że mu wyrządził. I próbuje, że coś nie tak robił i próbuje to naprawiać. W sensie tutaj widzi, że ojciec nie aprobuje kananitki i próbuje to, widząc jak posyła Jakuba, Izak próbuje sobie też jakby zyskać tym, że bierze sobie z potomstwa Abrahama córkę Ismaela. Rodzinna w pewnym sensie historia. Oczywiście można to interpretować na różny sposób. Ja chciałem tylko dzisiaj podejść do tej sprawy trochę z innego punktu. Przytoczyłem tą głowę, że mąż jest głową żony i taki pogląd, że głową żony, ale żona jest szyją. I tu w pewnym sensie można by to zastosować w tych sytuacjach, że są sytuacje pewne, że żony zachowują pewne informacje dla siebie, nie informując męża i działają zgodnie z tą informacją, nie mówiąc nic mężowi, a on Bogu winny, robi tak jak robi, bo nie ma tej informacji. Dlaczego nie ma mąż tej informacji? No tutaj akurat potomstwo w dawnych czasach należało do ojca. Dzisiaj to się zmieniło, jakby obligatoryjnie potomstwo przypisuje się matce. Natomiast w dawnych czasach potomstwo należało do ojca. I sprawa potomstwa tutaj opisana, Rebeka dostaje informację o potomstwie Izaka, swojego męża. Powinna mu o tym powiedzieć. Dotyczy to ta informacja bezpośrednio jego. Coś jeszcze w tym temacie, bo tutaj można by jeszcze poruszyć kwestię, jak wygląda błogosławieństwo. Tu już ten temat był omawiany, ale jest, jakby jesteśmy przy tych błogosławieństwach wypowiadanych przez Izaaka. Przeczytajmy sobie 28, tak już na zakończenie. 28 rozdział, pierwszy werset w kontekście, jak wygląda błogosławieństwo. Bo ja słuchałem różne interpretacje, ludzie mówią, że nie mamy definicji. Ona jest, ta definicja, jak wygląda błogosławieństwo, czym ono jest, jak jest skonstruowane. I 28 rozdział, pierwszy werset. Izaak wezwał wówczas Jakuba i pobłogosławił go. Jak go pobłogosławił? Czy, tak jak współcześnie wszyscy mówią, błogosławię was, błogosławię wam, bądźcie błogosławieni, bądź błogosławiony. Nie, mówi konkretnie, zaczyna od, tu w trzecim wersecie mamy, a Bóg Wszechmogący niech ci błogosławi. Niech cię uczyni płodnym. Kto? Bóg Wszechmogący. Rozmnoży cię. Kto? Bóg Wszechmogący. Abyś był ojcem wielu narodów. Przez kogo? Przez Boga Wszechmogącego, który ci to wszystko sprawi. Błogosławieństwo zawsze wypowiadane zwraca uwagę na źródło. Prawidłowe błogosławieństwo. Prawidłowa forma kogoś błogosławić. Mamy to też w 27 rozdziale, 27 wersecie, czyli 27-27. Zbliżył się więc i ucałował go, czyli Izak, Jakuba, który udawał Ezawa. Kiedy zaś Izak poczuł zapach jego szat, pobłogosławił go mówiąc. 28 werset. Niechże Bóg ci użyczy rosy niebios i żyzności ziemi, zboża moszczu obficie. Niech ci Bóg, Stwórca nieba i ziemi, w wielu miejscach jest tak to sformułowane, użyczy ci tego. Nie życzył mu dobrego dnia, nie życzył mu dobrego życia. Tak jak to dzisiaj się mówi potocznie, nie życzył mu obfitości, nie życzył mu zdrowia, szczęścia i pomyślności.
błogosławił go, mówiąc: niechże Bóg ci użyczy rosy niebios i żyzności ziemi. Najwyższy, ten, który stworzył niebo i ziemię, bo w innych miejscach mamy takie zwroty. Rozumiem, że wszystko, co mieliśmy dzisiaj omówić, było poruszone na dzień dzisiejszy, na właściwy czas. Jeżeli Bóg pozwoli, spotkamy się za tydzień. Niech Wiekuisty nam błogosławi i wszystkim, którzy szukają Jego dróg, oczywiście w duchu Hamaszijach, Mesjasza, Jehoszuły, Ben Dawid. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Shalom.